przypomniało mi się, jak mówiłem, zęby na zewnątrz, tak jak widzieliście na jednym z filmów. Odpalił takiego DAF-a Bułgar. Żółty DAF, żółta naczepa, firma Discordia. I po prostu jak go odpalił, to jakby stado bocianów leciało i klekotało, ale to tak takie te kastaniety, co Hiszpanie mają, Hiszpanki. I no strasznie klekotało, strasznie, no wtryski, ale to jeszcze nie słyszałem takiego czegoś. Aż się, jak ruszył, bo stał na dupach, za przeproszeniem, jak ruszył, zatrzymał się, otworzył okno i tłumaczy mi, że jeszcze dzisiaj przejedzie, a pojutrze już, a jutro już jedzie na serwis z tym, nie? Ale no, jak wozem drabiniastym, strasznie klekotały, tryski waliły. To jest podobno przypadłość właśnie tych DAF-ów. Nie wiem, czy... bo u nas też były w firmie takie, które miały to, działo się to, tak, i był problem. Ten na razie jedzie, nic się nie dzieje. Myślę, że to jest tak jak ze wszystkimi samochodami, że no, nie każdemu psu burek i nie każdy DAF będzie gdzieś tam awaryjny. Ale niestety to jest tak, że taka firma traci na tym, bo to, że ładny, że duży i tak dalej, to jedno, tak jak francuskie auta, one też są ładne, estetyczne, podobają mi się te francuskie samochody, czy włoskie, ale francuskie szczególnie, już nie powiem o środku, wnętrzu takiego auta, bo są bardzo estetyczne, naćkane elektroniką, no ale zwróćcie uwagę, jak jedziecie gdzieś w Polskę, jakie auta stoją na poboczu, no to już coraz mniej niż kiedyś, ale jakie stoją. Włoskie, francuskie, już teraz coraz częściej niemieckie, no bo to już i to z tych nowych niemieckich. To się zrobił wszystko taki bubel, tak naprawdę. Ten na razie jedzie. Jedyne rzeczy, które się dzieją, ale ja słyszałem, że dlatego, że jak jest podłączony jakiś telefon albo tablet z systemem Android, to może się tak dziać, że czasami się gdzieś tam wyresetuje ten tablet, który tutaj jest, ta deska rozdzielcza, i właśnie może się coś dziać takiego, że znikną ustawienia i się wyzerują, i wtedy się trzeba zatrzymać i je sobie poustawiać, bo nie wszystko da się ustawić w trakcie jazdy. No ale nigdy mi się nie zdarzyło tak, żeby on czarny się zrobił i w trakcie jazdy się tak wyresetował, że czarny się robi, się resetuje. Nie, nagle odpalam rano i dopiero później zobaczę, że czegoś tam nie ma. Ale to tak dwa albo trzy razy się stało na te 30 tysięcy kilometrów. No dobra, to co chciałem wam powiedzieć. No właśnie przed chwilą literka T. Zaczęło mi tutaj migać, że zostało się 15 minut z 4,5 godziny jazdy, ale za moment powinien być parking. Dlatego jadę tak na styku, bo no chciałbym na jedną pauzę dojechać do tej granicy. Może się uda. Zobaczymy. W każdym razie za chwileczkę się zatrzymam na dzikusie i godzinkę sobie zrobię pauzę, kawa, śniadanie. Idzie dalej. No to zjeżdżamy. Taki mały dzikusek i powiem, żebym go przejechał. Kurczę, minął dlatego, że zamyśliłem się. No i patrzę, nie, no zjazd jest, trzeba stanąć. Nie ma nikogo. Jestem tylko ja, sam. Mogę wybrać sobie rajkę, którą sobie tylko życzę. No to wybiorę tam. Po 80 metrach skręć w lewo. Dobrze, skręcimy, proszę pani.
Okej. I do przodu, żeby stać ładnie, równiutko. O, dobra. Ruszamy. Kurczę, tak patrzę, zobaczcie, ten pod kątem będzie lepiej widać. O, teraz będzie. Ta czerń fortepianowa, która jest tutaj. Widzicie? Jakie ślady zostają? To do utrzymania to jest po prostu chyba za karę dla kierowcy. Żeby nie tylko się cieszył, ale też trochę popsioczył. Bez sensu. No i każdy wie, że to się tak. Po pierwsze, łatwo rysują się takie elementy świecące. Dwa, kurz widać od razu. Każdy dotyk palca tak samo. Po co to robią? Nie wiem. Może to jest piękne, jakieś wypucowane do na jakiejś wystawie samochodowej, ale jest bardzo niepraktyczne. Dobra, mam. Teraz słuchajcie. 4,25 mam do celu. 4,25, a ruszyliśmy, czyli mam 4,35 minut zapasu. Także jeszcze może z 5 minut na drobie, to będę miał 10 minut zapasu. No i chyba będzie fajnie wykorzystana dziewiątka. Znowuż możemy zobaczyć samolot. Tutaj ten trójkąt leci, widzicie? Nad nami. Dobra, minął nas. I następny, tutaj. Spójrzcie, ten się tak łamie na skrzydło. Jak go słychać? Sztuki poleciały i oni tak właśnie dwójkami latają, dwójkami lądują. Tak jak mówiłem w tamtą stronę, jak jechaliśmy, że tutaj we Francji dosyć często można trafić taki obrazek. To jest objazd Nancy dołem. Zobaczcie, jaki zjazd jest. Ach, uciekł. Czasami widać tutaj takie samochody, jakby na przykład, nie wiem, cyrk jechał, prawda, i jedzie tak. Ciężarówka ma jedną naczepę, ciągnie przyczepę i za tą przyczepą jest jeszcze taka wielka przyczepa kempingowa, także takie trójzestawowy samochód. Mały korek. Francuski koreczek. Nieduży, bo to rondo jest niedaleko, ale jest. Rondo, bramki autostradowe i dlatego tak się tutaj za przeproszeniem zesrało. No, no i jeszcze tam na rondzie stoi żandarmeria. Widzicie? Tam daleko, daleko. I to też powoduje spowolnienie. Co żandarmeria zrobiła? Żandarmeria sobie do kontroli zatrzymała ciężarówkę na pasie i wszystko musi ją omijać tym pasem takim wyłączonym z ruchu, wykratkowanym. O, widzicie, tam ta czarna ciężarówka rumuńska zatrzymana. No, można? Można. No, za chwilę zjeżdżam i powiem wam tak, pogoda się wypogodziło się. Pogoda się zrobiła fajna. Zostanie mi się, jak zjadę, 15 minut z 9 godzin, czyli 8.45 będę miał wyjechane. No i co, jest godzina 17.06, czyli 17.15 będę na parkingu, granica Francja-Niemcy. A jutro sobie ruszymy już i dojedziemy do granicy Niemcy-Polska, a w czwartek do Domciu. Dobra. Statystyki z dzisiaj, proszę bardzo, może, o, teraz będzie lepiej widać. I tak naprawdę na dzisiaj skończyliśmy jazdę. Idę się wykąpać i koniec, jutro ruszamy.
No to ruszyliśmy. Dzień dobry. Zjedź. Jest po 6 rano. No i dojeżdżamy do Baden-Baden. Zostało się 1000 kilometrów, tak, do bazy. Teraz tutaj sobie zjadę, wjedziemy na most później. Na światłach się przekonujemy, przepraszam za ziewanie, ale to jest chyba naturalne. Ale chyba kichnę. Także noc przebiegła spokojnie, mimo tego, że na terenie Francji. Ale musiałem sobie włączyć Webasto. Tak, nie wiem, która to była, trzecia. Ogólnie zasypiam, to jest tak chłodnawo w domu, chciałem powiedzieć, w samochodzie, ale jak już za bardzo, no to sobie włączam Webasto. Jak jest za ciepło, to też się źle śpi, prawda? Także co, no czeka nas jazda przez Niemcy, żadna frajda, jeden wielki znak zapytania. Nawet trzy wielkie znaki zapytania, bo nigdy nie wiadomo, jak się jeden korek wydarzy, czy nie będzie następnego i później znowu już jakiejś fajnej, w cudzysłowie, niespodzianki. Także zapraszam Was na kolejny odcinek, albo inaczej, bo nie wiem, kiedy ten materiał będzie zamieszczony, czy na początku jakiegoś odcinka, czy pod koniec, czy w środku. Staram się nakręcać odcinki takie około 25 minut, bo wiem, że to jest nie za długo, nie za krótko, aczkolwiek są ludzie, którzy chcieliby po półtorej godziny, ktoś inny chciałby po 10 minut, no nie dogodzę każdemu. Także jak chcecie oglądać, to albo na przyspieszonym tempie, albo normalnie 25 minut, no to od Was decyzja zależy. Także co, zapraszam na dzisiejszy dzień. Dojechaliśmy do Sinsheim. Dwa ponaddźwiękowe samoloty. Oczywiście już nie latają w żadnej flocie. Po wypadku Concorda, gdzie wszyscy zginęli, to francusko-brytyjskie linie, czy brytyjsko-francuskie, wstrzymały, zawiesiły i zlikwidowały na końcu loty Concordami. A Tupolew, nie wiem, jaką miał historię, jeżeli chodzi o... to jest Tupolew chyba 144. Jaką miał historię, jeżeli chodzi o loty, ile tych lotów wykonał, czy latał, czy nie i jak długo. Ale powtórzę się, jeżeli ktoś kiedyś będzie tutaj, polecam Muzeum Sinsheim. Przepiękne eksponaty. A teraz mi jedna osoba napisała, która ogląda filmy na moim kanale, że na parkingu 103 Area, tutaj przed Madrytem, jak się stanie, na 112 staje zawsze, ale na 103 też jest Muzeum Samochodów. Także dziękuję za podpowiedź. Jak będę kolejny raz jechał tamtędy, to specjalnie pojadę właśnie na 103, żeby sobie to zwiedzić. Na horyzoncie mamy zamek, no i wiadomo, Hohenlohe się zbliża, parking. Tutaj sobie stanę, na dwie pauzy pojadę, nie będę się szarpał. Teraz pójdę się wykąpać, oczywiście kawa, czyli standard. Tak wygląda właśnie życie kierowcy. Jak pauza, to jak jest zmęczony, się kładzie, idzie spać. Jak chce sobie pochodzić, to sobie pochodzi. O, Maybach, wow. W każdym razie godzinkę dla mnie. Tutaj jest płatny, bo to są Niemcy. Już nie będę brał kamerki, bo albo wezmę, to Wam pokażę, jak ten prysznic wygląda. Niemcy nie lubią, jak się nakręca. Bardzo, bardzo... chciałbym użyć słowa normalnie, że cenią swoją prywatność, ale oni bronią swojej prywatności. W sensie takiej, że nie lubią, jak kręci się ich posesje i tak dalej. Są bardzo na tym punkcie przewrażliwieni, ale to bardzo. Zastanawiam się, czemu tak się dzieje, no ale nie każdy lubi zachować jakąś taką właśnie prywatność, ale Niemcy to już to robią, no,
Gdzie tutaj? O, tutaj sobie stanę. Po 50 metrach. Oni przesadzają po prostu. Oni już przesadzają. Na końcu drogi skręć w lewo. Dobra, a tu się wyprostuje ładnie. Idziemy pod prysznic. Ach, tędy jak się idzie po deszczu, to się nie da przejść w koło, dlatego że jest takie błoto, że się grzęźnie. Chyba muszę kupić nowe buty pracowe, bo te są już tak zniszczone, że szok. No ja je przydeptuję, wiadomo. Ta pięta też się już rozwala. Dobra. No, na stacji już święta. Jajeczka. Bajery. Także tu w kasie się kupuje. Tu w kasie się kupuje dusz. No to powiem wam, że usłyszałem, że duszę kaput. Dosłownie, duszę kaput. Także prysznic zepsuty. I lipa. Jadę na następny parking. No nie będę teraz pauzy tutaj robił. Jadę na następny parking. I na następnym parkingu się zatrzymam na pompie i tyle. No to co, jak dusz kaput, to dusz kaput. Jasny gwint. A to chyba w ogóle na tym Hohenlohe to kiedyś, wiecie co, Polka pracowała. Skręć w prawo, bo następnie... Pamiętam, że z kimś tam rozmawiała i po polsku coś tam powiedziała. No dobra. Oj, się zbiera na padanie. A tam w ogóle widziałem, że w prawo, tak jak teraz ta ciężarówka jedzie, to tutaj pojechał radiowóz policyjny. Lekko prawo, albo pojechali. Następnie... Na końcu drogi. To nie wiem, czy wyjeżdżali, czy nie, czy coś tam jakieś robią policja i kontrole. Po 90 metrach, tam... lekko w nie, prawo. Nie, musieli chyba następnie przejechać. Lekko w prawo. No, trzeba ich wypatrywać, bo nigdy nie wiadomo, lekko w którym prawo. Momencie następnie, się pojawią. Lekko w prawo. I z jakim zamiarem przede wszystkim. A dla wszystkich, którzy czasami się pytają tam o... Ja się powtarzam, dlatego że ja zdaję sobie sprawę z tego, że... Zdaję sobie sprawę z tego, moi drodzy, że nie wszyscy oglądają wszystkie odcinki. Bo to jest naprawdę... No trudne, tak? To nie jest jakiś serial House of Cards, gdzie coś się straci, jak się nie obejrzy pierwszego, drugiego czy trzeciego sezonu. A tutaj tych sezonów, w cudzysłowie, jest... Teraz nakręcam 71. W każdym jest po kilkanaście filmów. To trudno to ogarnąć. No, aczkolwiek jeden z was napisał mi, że właśnie obejrzałem już wszystkie i czekam na następne. No, szacunek. Ale powiem może o kilku takich, co są filmy takie w moich playlistach. Przypominam, wejdziecie na stronę główną mojego kanału, to... Są ponumerowane te odcinki, bo były problemy z odszukaniem, który jest po kolei, do której playlisty należy, trasy i tak dalej. Ponumerowałem, także jest napisane na przykład, nie wiem, trasa 50 łamane na 1, trasa 50 łamane na 2. Można to sobie już teraz bez problemu poszukać, ale jak wejdziecie na stronie głównej mojego kanału w zakładkę playlisty, to wtedy macie wszystko jak na dłoni podane. Playlista od pierwszej do ostatniej jest i w każdą, jak wchodzicie, to macie filmy ponumerowane z danej trasy i możecie sobie oglądać. I tak chyba najłatwiej jest. Przejrzyjcie sobie te playlisty, tytuły i zobaczycie, naprawdę są fajne ujęcia z drona, bardzo często, jak gdzieś tam jest Hiszpania. Fajne miejsca, które gdzieś tam zwiedziłem. Jak kogoś interesuje Fatima, możecie sobie obejrzeć. Portugalia jest z tamtego roku Fatima. Burgos jest. Muzeum Sinsheim. Teraz Muzeum Samochodów i Katedra w Salamance. Nawet takie coś jak Zoo w Labenne to z tego roku. Wiele, wiele innych. Ja już teraz nie pamiętam, ale na przykład obejrzyjcie 40 playlistę. Tam macie dużo informacji o mnie. Bo
padają pytania, a na jakiej nawigacji jeździsz? No padają dlatego, albo jakiego programu używam do montażu filmów, albo jakiej kamery używam. Tam wszystko jest opisane, powiedziane. Tam o wszystkim mówię. Długi materiał, tam jest pytania i odpowiedzi i opowiadam tam właśnie i o sobie, i w tej 40 playliście, i o tym, czego używam do kręcenia, jak trafiłem tutaj do tej pracy. Także macie tam no wszystko, co byście chcieli wiedzieć o mnie, i tu się nic nie zmieniło. I na temat sprzętu, czy tablet, czy laptop, no cokolwiek byście chcieli wiedzieć, to tam się dowiecie z takich prywatnych rzeczy. Ja oczywiście odpowiadam, nie mówię, już o tym mówiłem, tylko odsyłam też do tej playlisty 40, ale też odpowiadam, bo mówię, zdaję sobie sprawę z tego, że no nie każdy wszystko oglądał. Ja też jak oglądam jakieś filmy z jakiegoś kanału, to też nie oglądam wszystkiego, tylko tam sobie ja przebieram, ale mogę na przykład ominąć gdzieś tam jakiś film, w którym coś jest wytłumaczone, i ja na przykład zapytam się wtedy w komentarzu autora o coś. Ja wiem, że on na przykład dostaje już dziesiąty, setny pytanie o to samo, no ale trudno, no taki to już jest los kogoś, kto nakręca filmy, dzieli się swoim życiem, dzieli się swoją pracą, jakimiś informacjami. Ktoś to włączy, obejrzy, nasunie mu się pytanie, zada to pytanie i staram się rzetelnie odpowiedzieć na tyle, na ile mogę, na tyle, na ile wiem i na tyle, na ile mam czas. Także co, pozdrawiam Was na razie, jedziemy na następną pompę pod prysznic.